Na każdy mecz staramy się wyjść z takim samym zaangażowaniem. Tutaj myślę, że ciężko mówić o jakiejś, nie wiem, że my od razu wyjdziemy i będziemy chcieli od razu w pierwszych minutach udowodnić, że tam straciliśmy te dwa punkty i się rzucimy na wariata jakby na Śląsk, no bo to nie do końca mi się wydaje tędy droga, tak. Myślę, że będziemy starali się dalej grać podobnie tak gramy i to przyniesie rezultaty. Tak jak powtarza trener Karasiewicz, partyzantki w grzema jego zespołu nie będzie. No tak, trener mówi, tak ma być. No. To tak dało się uniknąć tej pierwszej bramki dla Podbeskidzia? No pewnie się dało, tylko... No obydwóch się dało uniknąć, tak? No, ale to tak każdy mecz... No na pewno gdzieś tam przebitka, zwłaszcza że to było zaraz po strzeleniu bramki, tak? Gdzie powinniśmy bardziej do tego jeszcze skoncentrowanie podejść i uspokoić trochę te sytuacje boiskowe. Gdzieś tam przebitka, no i odrobina szczęścia też dla Sokołowskiego, bo piłka mu się idealnie odbiła, siadła na nogę, gdzie tam niedużo małpie brakowało, żeby zablokował ten strzał. No dlatego mówię, w takich sytuacjach, gdzie zwłaszcza na wyjeździe jeszcze, gdzie zaraz zdobywamy bramkę, no to pierwsze fragmenty po bramce musimy być bardziej jakby skuteczni i bezwzględni, tak, żeby to jednak poszło po naszej myśli. Są podstawy, żeby obawiać się siły ofensywnej Śląska? Na pewno, jeśli źle się podejdzie do meczu, czy nieodpowiednio skoncentrowanym, to myślę, że każdej drużyny można się obawiać, bo każda drużyna ma zawodników lepszych, czy to gorszych w ofensywie. Śląsk, moim zdaniem, ma naprawdę niezłych zawodników, nie tylko w ofensywie, ogólnie można powiedzieć, że Śląsk jest dobrą drużyną, tak? No ale jeśli zagramy podobnie jak w tych poprzednich meczach, to wierzę i myślę, że mamy dużą szansę tutaj wygrać. A Piotr, jak powiesz... Taka idea klasyfikacji najskuteczniejszych strzelców. Ja myślę, że będzie się tak szczególnie przyglądać. No na pewno, ale to o czymś to świadczy, tak? Że ma najwięcej bramek, to o czymś świadczy i na pewno będzie... Będziemy zwracać uwagę postaramy się na wszystkich zawodników Śląska, bo to jakby koncentrowanie się na jednym też nie do końca może wyjść pozytywnie. A powiedz, Piotrek, bo tak jak się patrzy na grę Śląska, ten zespół się bo tak do końca jeszcze nie ogarnął jednak po stracie Mili, no bo to jednak widać, że to był taki mózg zespołu. No i są takie troszeczkę nieprzewidywalni, także tutaj chyba jednak no można się do nich dobrać. No na pewno. Patrząc też przez te poprzednie mecze, może nie ten tam ostatni, niezbyt szczęśliwy dla nas, ale gdzieś tam zawsze ze Śląskiem nam się nieźle grało. No na pewno Mila był ważnym zawodnikiem dla tej drużyny, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i się gwarantował im pewną stabilizację i dysproporcje między, odpowiednie proporcje, tak, potrafił zachować między ofensywą a defensywą. A no to, że nie ma Mili, no to już to jest jakby ich problem, a my będziemy się starali zrobić swoje na tym meczu. Patrząc na swoją grę tą wiosną, wydaje się, że jakby dojrzałeś do tego, żeby już w pełni tą defensywą gdzieś tam dowodzić, bo jesienią jeszcze momentami gdzieś chyba po odejściu stanu nie w pełni się w tej roli odnajdywałeś, a teraz to już jest taki stoper środkowy z prawdziwego zdarzenia. Na pewno nie jest to proste od razu jakby przeskoczyć na lidera i nagle kierować, to myślę, nie tylko tą czwórką formacją obronną, ale też ważna jest praca tutaj tego jednego bądź tych dwóch defensywnych. Także no na pewno potrzebowałem kilku meczy, także to też, że drużyna wybrała mnie na wicekapitana, dużo mi dało, no i staram się, żeby ta nasza gra defensywna, tak, bo za to głównie odpowiadamy, wyglądała z meczu na mecz coraz lepiej, żebyśmy właśnie unikali
unikali takich, takich bramek i mam nadzieję, że to będzie wyglądało w każdym meczu coraz lepiej. Wydaje się, że w tym meczu z Podbeskidziem chyba, już ja sobie nie przypominam, żebyś miał aż tyle dobrych, znaczy dobrych, aż tyle interwencji skutecznych w powietrzu, bo tam praktycznie każda wrzutka gdzieś lądowała na twojej głowie, więc to było wszystko okej. No to też taka się wytworzyła sytuacja na meczu, tak. Trener to wcześniej powiedział, że Podbeskidzie grało dosyć często tą bezpośrednią piłkę, tak? No tak się gdzieś tam zawsze ona mniej więcej nie starali się jej rozrzucać na boki, tylko gdzieś tam mniej więcej zawsze ta piłka lądowała na środku. No i tak się złożyło. No. Dużo się udało wygrać, ale szkoda, że się nie udało wygrać w tej 91 minucie, tak? Także wtedy byłbym jeszcze bardziej zadowolony.